projekt komisji infrastruktury komunalnej w wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla budowy sezonowych budynków hotelowo usługowo rządowo mieszkaniowych wraz z krytym basenem oraz garażem podziemnym i usługami w poziomie piwnic oraz wraz z przebudową białków drogi gminnej i karnej gminnej. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie wniosek dotyczący ustalenia warunków zabudowy najwyższych i co na to wyrzała, że połóż pomysłu hotelowo usługowo handlowo mieszkanie wraz z krytym basenem oraz garażem podziemnym i usługami w poziomie piwnic na części działu numer 125 łamane przez 8 60 w mieście wraz z przebudową wiatru drogi gminnej w karnej izbie na gałce numer 3 157 2 odmian 62. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Uzasadnienie. Opinia negatywna ze względu na konieczność wcześniejszego tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla tego kwartału ulic. Powyższe budżet zabudowy obejmuje 1/3 obszaru przedmiotowej działki, co może spowodować ewentualne nieprzemyślane rozparcelowanie terenu. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Proszę przystąpić do głosowania. Tak, proszę. Szanowni Państwo, proponuję tylko zmienić treść paragrafu drugiego na uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3 dodaje się w treści paragrafu drugiego, czyli uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest to formalność, ale uważam, że to uzasadnienie warto było, żeby wyszło. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Musimy osób za przyjęciem. Kto z Państwa sprzeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosujemy. Tak, razie cały projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Za przyjęciem projektu. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Dziękuję. 19 za, przeciw, 0, 11.